Witajcie, witajcie. Piątek, godzina 15. Nagrywam odcinek i widzę, że dzisiaj bardzo słaba sprzedaż. No to wchodzę sobie na stronę, którą ostatnio Wam tam opowiedziałem o niej. Czy sprzedaż dzisiaj siadła? Wchodzę sobie, patrzę i sprzedaż dzisiaj nie siadła. Czyli coś wydarzyło się w mojej branży, że sprzedaż jest dużo, dużo niższa. Widać to po prostu po mnie i widać też to po moich dropowcach, którzy sprzedają i jakiś taki ten piątek jest bardzo słaby. A biorąc pod uwagę jeszcze to, że ludzie dostali wypłaty, no to jestem pełen niepokoju. Przechodzimy do poziomu jakości mojej sprzedaży. Wczoraj udało się usunąć dwie negatywne opinie, a dwóch się jeszcze nie udało, ale to zadzwonię w poniedziałek. Miałem dzisiaj dzwonić, ale nie było czasu. Ale otrzymałem taką, takiego srogiego, dwie negatywne się udało usunąć, ale w zamian przyszedł jeden taki srogi negatyw, więc nawet nie będę go czytał. Ale pan powiedział, że wystawił pierwszego negaty, od 20 lat kupuje na Allegro i wystawił pierwszą negatywną opinię. I tak mnie obsmarował, ale troszeczkę zasłużenie. Starszy pan, ale jak żeśmy się rozgadali, o rybach gadaliśmy, o kobietach, o wszystkim innym, po 20 minutach rozmowy praktycznie udało się <grytanie> dojść do takiego, no, że koniec końców jest zadowolonym klientem, więc negatywną opinię usunie ale dopiero jak otrzyma ten towar, który miałem mu wysłać, a który mu nie wysłałem, więc pewnie będzie to dopiero w poniedziałek. Będę czatował i będę patrzył, odebrał paczkę, od razu będę do niego dzwonił, proszę Pana, proszę o usunięcie negatywnej opinii. No bo widać Twój poziom jakości sprzedaży, że tutaj od razu spadło o 13 punktów. No i znowu nie jestem super plus, tylko znowu jestem tylko super więc do poprawy, a zobaczymy co się wydarzy jak usunę już tą negatywną opinię od tego pana, plus jeszcze te dwie negatywne opinie. No to wydaje mi się, że mogę nawet wskoczyć tutaj, no dość wysoko mogę wskoczyć i zobaczymy jak to się przełoży na, na sprzedaż, czy to się w ogóle przełoży. Okej, okay. i temat dzisiejszego odcinka, czyli yy, nie marża, tylko narzut. Ja cały czas, odkąd prowadzę ten kanał, to już z 4 lata, cały czas mówię, że ja liczę sobie narzut. Wiele osób liczy to w różne, różne sposoby. Ja mam kilka tabeli zapisanych. Jak ktoś sobie na przykład liczy, mam wiem jak liczyć marże. Wiem jak liczyć. Bardzo dużo mam tych wszystkich wyliczeń, ale nigdy z tego nie korzystałem. Ja sobie bazuję na narzucie i tyle. Czyli biorąc pod uwagę to, że kupuję coś po 100 zł, inaczej. Biorę tak naprawdę narzut, mam ustalony sobie narzut no, w zależności od produktów. Na niektóre produkty mam 1,3 narzutu, na niektóre produkty 1,5, na niektóre narzutu mam 2, na niektóre narzutu mam 4. To też zależy od tego, yy, czy produkt jest dostępny na przykład na rynku, czy nie jest. Wtedy sobie zmniejszam, zwiększam te narzuty. I bardzo trafnie tutaj mi powiedzieliście, że. Tak, powinienem liczyć od, no, od kwoty, tak jakby brutto po tej kwocie, której sprzedaję, no ale ja w ten sposób nie liczę. Ja liczę sobie od razu tą prowizję, tak jakby od produktu, od ceny zakupu, z tego względu, że służy mi to tylko i wyłącznie do ustalania cen. No bo sprzedając w moim sklepie internetowym i mając wysyłkę, na przykład koszt wysyłki. No, że nie ma darmowej wysyłki, że trzeba zapłacić. No to koszty mam na przykład tylko 2%, no bo muszę zapłacić prowizję od płatności. No to czyli liczę sobie przy ustalaniu ceny razy 1,02, tak? Potem tu mam na Allegro, mam gdzie niegdzie taką prowizję, na gdzie niegdzie taką. Na Etsy jest inna prowizja, gdzieś tam jest inna. I żeby ustalić cenę, po jakiej sprzedaję dany produkt. Po tyle i tyle kupiłem, taką i taką mam tutaj prowizję i po tyle ten produkt wystawiam. I, i na tej zasadzie to sobie po prostu tak sobie liczę, i koniec końców mi się to wszystko spina, aczkolwiek no, nie ma to do końca sensu, tak jakby matematycznego, takiego dokładnie i podstaw. No bo. No bo ja nie mam czasu na takie liczenie. Ja mam teraz 1500 produktów, produkty mi się cały czas zmieniają. Mam współczynniki na rzutu na hurtownię, mam współczynniki na dropa, mam współczynniki na Allegro, mam współczynniki dla klienta, jak przyjdzie do mnie kupić bezpośrednio i moi pracownicy, każdy z nich zna ten współczynnik, jaki trzeba zastosować i się tego trzymamy do szybkiego ustalania cen, szybkiego edytowania cen i, i tak to po prostu działa, żeby, żeby było szybko. O tak. Mamy teraz tak naprawdę trzeci dzień wyzwania, ten dziewiąty to sobie tak tylko zapisałem. No, i jak widzicie, przychód z 30 dni cały czas na Allegro rośnie. Sukcesywnie było 139 tysięcy, teraz jest 142 tysiące. Tutaj macie ilość zamówień obok, ile wpadło z Allegro. Najważniejsze, żeby nie przekroczyć 10 tysięcy. Wiem, że jeszcze abonament nie wszedł, ale chociaż nie wiem, czy działa też wstecz. Może też działa. No byleby nie było 10 tysięcy zamówień. Jak już będziemy się zbliżali do 10 tysięcy przypadkowo, no bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jeden sklep, drugi sklep, który mam hurtownie, no to żeby się nie okazało, że jest tych zamówień nagle 10 tysięcy. I dany dzień, jaki został osiągnięty, jaki został osiągnięty tutaj przychód. Z Allegro po prostu. Pokazuję tutaj w dany, dany dzień. Teraz jak wygląda aktualnie kampania. Kampania nazywa się Odcinki 30 dni. Tutaj mamy, tak jak widzicie, 2141 złotych wydane. To dzisiaj rano robiłem skrinka. Przychód aktualnie jest 7679. No i zwrot 359. Jest to dość mały zwrot i biorąc pod uwagę tutaj, no, na razie niech się ta kampania troszeczkę rozchula, to troszeczkę więcej o niej opowiem. I tutaj możecie sobie teraz spauzować. Wyłapałem, że robisz błąd przy obliczaniu ceny produktu na swoją niekorzyść. Tutaj są bardzo fajne wyliczenia i tak naprawdę można z nich sporo wyciągnąć. Także możecie sobie zatrzymać, możecie sobie przeanalizować no bo rzeczywiście no, źle, źle nazywam, źle nazywam zawsze to narzut, marża. Bo, bo tak jak już mówiłem, nagrywam cały czas w takim, w takim ciągu, że tak nie do końca myślę. Plus matematycznie też zawsze staram się to wszystko skrócić, no bo jakby się matematycznie rozwinąć, poprzeć to jakimś Excelem, to odcinek z wyliczania marży miałby na wszystkie sposoby, to miałby 30 albo 40 minut, więc to, no, więc spłycam to, spłycam, spłycam i wtedy powstają takie, no, złe rzeczy, nie, że złe, tylko niezrozumiałe rzeczy powstają, o tak, więc każdy niech sobie marżę liczy po swojemu, i tyle, tutaj sobie zatrzymajcie, możecie dane wyciągnąć i możecie sobie sporo rzeczy też przeliczyć i sporo rzeczy uzmysłowić, no bo komentarz jest bardzo treściwy. Wspominałem wam też ostatnio, że płacę złoty 20 zł za 1 kW prądu i napisałem do Enei NA w tej sprawie. To tylko taka anegdotka. Informuję, że stawka na fakturze wynikająca z przekroczenia 3000 kW, po przekroczeniu limitu zużycia stosowana jest cena maksymalna za energię czynną w wysokości 0,85 zł brutto. Czyli te złoty 20, no to mam maksymalną, yy, i teraz tak naprawdę już jestem świadomy, ile płacę za prąd, bo mam piecyk elektryczny. Dzisiaj piecyk elektryczny odpaliłem na godzinkę. Piecyk elektryczny pobiera 12 kW, czyli 12 razy złoty 20, no to 15 zł na godzinę kosztuje mnie aktualnie ogrzewanie. Eee, no także trzeba to sobie dość teraz przeliczyć. Wcześniej to było. Wcześniej to było 12 kilo razy 0,35, bo grzałem sobie na taryfie nocnej, praktycznie zawsze w nocy grzałem, plus tam troszkę w dzień jeszcze przegrzewałem. No to wychodziło mnie za godzinkę grzania 4 zł, a teraz wychodzi mnie troszeczkę więcej, więc e, trzeba zacząć liczyć prąd, chyba i zacząć oszczędzać. Na bieżąco chcesz się odnosić tutaj do komentarzy odnośnie Allegro Ads? No, bo tak jak mówię, to jest eksperyment. A nie myślałeś, żeby obniżyć stawkę adsów, usuwać oferty z kampanii, które przepalają kasę, a oferty, które generują profit, przerzucić do innej ka kampanii i wtedy zwiększyć stawkę? Nie wiem, czy pan WOP wie, że taka opcja istnieje. No tu bardzo brzydko, biorąc pod uwagę to, że z Allegro Ads było już bardzo dużo odcinków. Napisałem: Dokładnie wie, ale w tym wyzwaniu chodzi o coś innego. No, bo w tym wyzwaniu Weryfikuję też rzeczywiście kampanię, którą przepalają pieniądze, no i staram się poprawić, żeby, żeby. Dane produkty nie przepalały pieniędzy, a nie wycofywać je z kampanii. Albo je wycofać całkowicie ze sprzedaży, albo coś w nich zmienić, może poprawić zdjęcia, dopieścić konto na Allegro pod kampanię reklamową. A potem, po 30 dniach, jak już 30 dni minie, to wezmę sobie statystyki, 1500 indeksów i zobaczę sobie, jakie były zwroty, ale no o tym też powiem yy, już może jutro. O, może w jutrzejszym odcinku taką sobie wstępną, małą analizę przeprowadzimy, jak to wygląda. I tutaj jeszcze odpisałem, że tak powinno wyglądać standardowe ustawienie kampanii każdej osoby, która chce zarabiać na Allegro na życie. Tutaj działamy bardziej doświadczalnie. No i tutaj tylko podsumowanie, żeby to zawsze w każdym odcinku wybrzmiało: no że to tak do końca nie ma sensu, ale biorąc pod uwagę to, że budżet 30 tysięcy zostanie wydany, no to będzie można wyciągnąć bardzo fajne wnioski, zobaczyć, gdzie są nisze bardzo dużo będzie można wyciągnąć czynników które wpłyną na rozwój w przyszłości mojej firmy zobaczy co jest najbardziej potrzebne bo od razu będę widział na przykład, że stawka danego produktu jest taka i taka no to, że jest bardzo duży zwrot czyli bardzo dużo tego produktu jest potrzebne więc może będzie warto go rozszerzyć ale o tym, o tym będę mu opowiadał na bieżąco także subskrybujcie, oglądajcie no i lajkujcie, żebym miał tutaj wenę twórczą i jeszcze szybkie podsumowanie rok do roku. Od 1 września do wczoraj, czyli do 12. W tamtym roku osiągnięty przychod, czyli wartość sprzedanych produktów to 407 tysięcy złotych, w tym roku jest to już 791 tysięcy. Także cały czas trzymamy się w okolicy 100% więcej. No, i biorąc pod uwagę to, że tamten listopad był bardzo solidny, jak będzie w 100% większy w tym roku, to ja nie wiem, trzeba będzie, oj, wszystkie siły i środki yy, przeznaczyć na to, żeby ten miesiąc przetrwać i wszystkie paczki spakować. Także dziękuję, że byliście w kolejnym odcinku. Nie wiem, który to już, ale no chciałbym, żebyśmy, yy, no inaczej. Dziękuję, że byliście. I w weekend też się widzimy.